Katarzyno, Jakubie. Stajemy tutaj, aby być świadkiem pięknego wydarzenia. Można powiedzieć z całą pewnością i śmiałością cudownego wydarzenia, nawet dwóch cudów. Eucharystia i małżeństwo z woli Boga są cudami w życiu człowieka po to, aby dać im taki motor do działania, do dobrego działania. To jest prosty gest. Kiedy będą problemy, wyciągnij prawą rękę. Jedno do drugiego. Przypomnij sobie ten moment. Jak to wyglądało, kiedy ci ślubowałam, czy ślubowałam. Pamiętajcie o modlitwie jako o takim oddechu duszy i również tym krwiobiegu waszego małżeństwa, bo to, co wasze małżeństwo tworzy, to też są sprawy Boże i sprawy ludzkie. Ja, Katarzyna, biorę Ciebie, Jakubie, za męża i ślubuję Ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci.